Pani minister, serdecznie dziękuję za prezentację, natomiast rozumiem, że te materiały, które pani prezentowały, będą nam udostępnione w formie elektronicznej czy w formie pisanej. Pani minister, ja mam jeszcze jedno pytanie uzupełniające do odpowiedzi, które pani udzieliła. Pani mówi, tak jak słyszałem też, pani minister Mińkowska mówiła, że na program Polska Wschodnia, program operacyjny rozwoju Polski Wschodniej będzie około 1 710 000 000 euro. Rozumiem, że to są pieniądze te zewnętrzne. Pani minister, pieniądze wewnętrzne, czyli budżet państwa, czy są przewidziane, w jakiej wysokości? I nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że nie zadał dodatkowego pytania, dlaczego tutaj jest tak mało. Słusznie, że w tym programie operacyjnym i też mówi się w innych tych krajowych programach operacyjnych nastawia się na, przede wszystkim na innowacyjność, bo z tą innowacyjnością i konkurencyjnością naszej polskiej gospodarki, powiem delikatnie, to jest średnio niezbyt najlepiej, dlatego że w rankingu na zlecenie zresztą Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej okazało się, że na 27 krajów my jesteśmy na 24 miejscu. Pani minister, kolejne mam pytanie. Jeśli chodzi o pieniądze, których adresatem również w tym programie operacyjnym będą samorządy, inne pozostałe regionalne programy operacyjne i nie tylko, również beneficjentem będą samorządy. Proszę mi powiedzieć, czy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podejmuje jakieś działania, ażeby uzmysłowić panu wicepremierowi, ministrowi Rostowskiemu, że bez zmiany 242 i 243 artykułu ustawy o finansach publicznych, które mają wejść w życie od 1 stycznia, możemy zapomnieć, że samorządy, generalnie wszystkie w Polsce w następnej perspektywie będzie stać na udział własny, szacowany również przez was, na poziomie 60-65 miliardów złotych. Prosiłbym o odpowiedź, o próbę odpowiedzi na te pytania. Jakie, czy podejmujecie, minister rozwoju regionalnego, czy podejmuje jakieś działania, ażeby minister finansów zrozumiał powagę sytuacji? Więc tak, jeżeli chodzi o alokowanie środków, jak państwo mogą się spodziewać, z tego względu, że przede wszystkim przedsiębiorcy będą beneficjentami tego programu, będziemy notyfikować pomoc publiczną, jeżeli chodzi o program, w związku z czym duża część tych środków będzie pochodziła bezpośrednio z nakładów prywatnych od przedsiębiorców jako wkład własny. Natomiast tam, gdzie rzeczywiście beneficjentami będą jednostki samorządu terytorialnego, najprawdopodobniej będzie tak, jak to zostało ostatnio wynegocjowane z Komisją Europejską, czyli 85% do 15% wkładu krajowego. Czy to jest mniejszy budżet? No ja bym się nie zgodziła z tym stwierdzeniem, że to jest mniejszy budżet na program Polski Wschodniej. Program Polski Wschodniej jest jako oś strategicznej interwencji wskazana w założeniach do umowy partnerstwa, w strategii rozwoju kraju. W związku z tym wszystkie pozostałe programy operacyjne będą musiały wykazać, w jaki sposób wspierają ten obszar. Więc nie będzie takiej możliwości, żeby poprzez to, że realizowany jest program operacyjny dla Polski Wschodniej, wypierać 5 regionów z realizacji działań w pozostałych programach operacyjnych, a wręcz przeciwnie, trzeba będzie pokazać, w jaki sposób te 5 regionów uzyskuje tam wsparcie. No i oczywiście to, co mówiłam na początku, to wzmocnienie regionalnych programów operacyjnych poprzez dedykowanie tam większych środków. No siłą rzeczy, jeżeli tam dodajemy, to tutaj należało ująć. Więc summa summarum obliczamy, to jeszcze oczywiście wszystko trwa, to zależy jeszcze od, jeszcze mamy taką skomplikowaną sprawę z liczeniem środków, jeżeli chodzi o minimalne procentowe nakłady na te cele tematyczne, to też się znajduje w tych rozporządzeniach polityki. I tam na przykład dzisiaj wskazane jest, i chyba to nie ulegnie zmianie, biorąc pod uwagę cele strategii Europa 2020, że cel tematyczny związany z badaniami i rozwojem, innowacyjnością, ICT, konkurencyjnością gospodarki i niską emisją, to musi być co najmniej 50% całej alokacji. Więc my to musimy jakby przyporządkować do wszystkich programów operacyjnych, do tych celów, które są w tych programach realizowane.
Tak to wygląda. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Cały obszar, który był związany z realizacją społeczeństwa informacyjnego, czyli budowa sieci szerokopasmowych, ale w postaci nowej, czyli przede wszystkim sieci dostępowe, przechodzą do nowego programu Polska Cyfrowa. Ten komponent naukowy, jeżeli będzie trzeba, to będzie jeszcze realizowany w POIR-ze, więc wydaje się też, że wystarczająca liczba i wystarczające wzmocnienie, jeżeli chodzi o KUBA, które wyposażenie otrzymały instytucje otoczenia biznesu. I centra kongresowe czy wystawiennicze, to były bardzo kosztowne inwestycje, więc wydaje się, że teraz należy po prostu skorzystać z tego, co już stało się w tej perspektywie. Aha, jeszcze co do ministra finansów, oczywiście trwają cały czas negocjacje z ministrem finansów już od zeszłego roku w tej sprawie. Pani minister, nie odpowiedziała mi pani na udział odnośnie przewidywanego wysokości udziału budżetu państwa. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Mówienie, że jest to regionalne programy operacyjne, to chyba jest lekkie nieporozumienie, dlatego że regionalny program operacyjny w obecnej perspektywie to był jednofunkcyjny. Natomiast RPO na przyszłą perspektywę to są dwufunkcyjne. I ja nie odważę się powiedzieć, że na przykład mojego województwa podkarpackiego ten 1,8 mld ileś tam milionów euro to jest akuratnie dużo więcej, czy tyle samo, czy dużo mniej. Dlatego, że musimy połączyć te dwie funkcje. Podobna sytuacja, pani minister, jest w przypadku programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Jest to też, porównując obecną perspektywę i przyszłą, to jest, nie jest jednofunkcyjny program. Dziękuję bardzo.